Najprawdziwszy Darth Vader i list, na który czekał nie jeden jedenastolatek. Ten oryginalny z podpisem dyrektora Dumbledora można od teraz zobaczyć w nowym wrocławskim muzeum. Co jeszcze prócz tych atrakcji? Marta Laburda zapraszam na krótki spacer po Muzeum Kostiumów i Rekwizytów Filmowych. Dear Mr. Potter, you have been accepted to Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Po mojej prawej możemy zobaczyć głowę Aragoga, czyli wielkiego pająka z serii filmów o młodym czarodzieju Harrym Potterze. Z kolei z mojej lewej listy zapraszające do nauki w Szkole Magii i Czarodziejstwa. Czyli spełnienie marzeń każdego jedenastolatka. No ja niestety swojego nie dostałem. Tych listów w filmie, jak pani pamięta, pojawiło się dość mnóstwo, więc część z nich trafiła do podziemi we Wrocławiu. But if you lose, our government will have directly financed terrorism. I will be keeping my eye on our government's money. Bond był bardziej wytrzymały, dużo twardszy i takiej też kobiety potrzebował. Taką kobietą była Vesper Lind, odgrywana przez Eva Green w tym filmie. Przez większość filmu nosiła właśnie tę piękną, fioletową suknię wieczorową. Po mojej lewej z kolei znajduje się przód karoserii Aston Martina, samochodu Jamesa Bonda z filmu Śmierć nadejdzie jutro. Dlaczego on tak wygląda? Znowu pojawia się tutaj kobieta. James Bond, czyli w tym wypadku Pierce Brosnan, wjechał tym samochodem w lodową ścianę, żeby uratować swoją ukochaną. Harry Potter, Casino Royale, Akademia Pana Kleksa. To tylko przykłady filmów, z których rekwizyty od marca można podziwiać w nowym muzeum Moviegate. To unikatowe w skali Europy miejsce, które przenosi do magicznego świata filmu, nauki i historii. Jesteśmy jedyną firmą, która w tej części Europy i w zasadzie w Europie może pokazywać w taki sposób galeryjny te artefakty filmowe, które ta galeria jest też jednocześnie sklepem, bo jeżeli ktoś miałby ochotę kupić na przykład futerko Ewoków w prezencie, to może to zrobić u nas także. Więc przede wszystkim mamy to od naszych partnerów. Oczywiście 70% musieliśmy zakupić. W zasadzie to była największa część całej inwestycji, jeśli chodzi o kwestie budżetowe. Ponad 70 rekwizytów z produkcji polskich i zagranicznych i około miliona złotych przeznaczone na ich kupno. Niektóre z filmów można zobaczyć także na obrazach. Jedna z części galerii zawiera rysunki polskiego rysownika i ilustratora. O, na przykład Bodyciało. Mieliśmy taki film Szumowskiej, która zresztą w tej chwili znowu zdobyła tym razem za twarz, a nie za ciało. Nagrodę w Berlinie, no i tutaj Body Ciacho i tak dalej. Takich jest po prostu wiele, zapraszam do obejrzenia. W każdym razie, no a tu z kolei rysunek reklamujący galerię, czyli moje zejście do podziemia, ponieważ znajdujemy się w schronie dawnym, jak zapewne Państwo wiedzą. Nowe Muzeum Moviegate mieści się w podziemiach Placu Solnego we Wrocławiu. Bilet ulgowy kosztuje 15 zł, a normalny 19. Marta Laburda, Echo 24.